Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i zapraszam Was do najnowszego materiału. Od kilku godzin bombardujecie mnie tym oto materiałem. Wysyłacie mi linki do tego materiału. Patryk, weź to jakoś skomentuj. Tego się nie da słuchać. No powiem Wam, że przesłuchałem i nie da się tego słuchać. Rzeczywiście, macie rację. Ale Wy chcecie, żebym ja to skomentował. I powiem Wam, że to będzie ciężki kawałek chleba. Zresztą jak wszystkie wywiady z Piotrem Piechowiakiem. Przejdźmy i skomentujmy ten materiał. Powiem Wam, że trzy fazy tutaj będą. Od razu, żebyście byli przygotowani, żeby nie było, że moja wina, że jesteście zniesmaczeni. Trzy fazy. Najpierw będziemy się śmiać, później będziemy zirytowani, no i na końcu będziemy czuli obrzydzenie. Także robicie to na własną odpowiedzialność. Jesteśmy na kanale TV Reklama. Tytuł materiału: Bestia Piechowiak oszukali mnie, trzy gwiazdki. Wygrałem tą walkę, hardkorowy koksu dostał po PiS dwie gwiazdki, Załęcki. Rozumiem, że tytuł układał też Piotr Piechowiak. Dobrze, to przejdźmy do tego materiału. Kobieta prowadzi wywiad z Piotrem Piechowiakiem. A powiedz, bo mówiłeś na Instagramie, że zaczynasz brać lek na ograniczenie apetytu. Czy to jest coś jak Ozempik? Dokładnie, tak. To jest mój nowy sponsor, akurat mogę powiedzieć tutaj. O, jakie to było spontaniczne. Niektórzy potrafią odegrać różne sytuacje, ale trzeba mieć jakieś tam, wiecie, delikatne umiejętności aktorskie. Tutaj wyszło to bardzo słabo, no nie siadło, z tego powodu, że bardzo dobrze wiemy, co zaszło przed tym wywiadem. Koleżanka zapytała Piotra Piechowiaka: udzielisz wywiadu? Piotr Piechowiak odpowiedział: tak, ale zareklamuję swego nowego sponsora. Dobrze, ale Piotrze, zróbmy to na samym początku, żebyś nie zapomniał, kto jest twoim nowym sponsorem. I co masz powiedzieć? Dobrze. No i zresztą wychodzi, no super. Powiem Wam, że idzie. Jakoś się to tam turla. Luna Farm. Działaliśmy już wcześniej, chyba tam z 4 lata, a z głównym, którym sponsorem się jakby rozeszłem. Ostatnio. Rozejść to się mogą spodnie w kroku, ale dobrze, lecisz Piotruś, dalej. Tam chyba 2 czy 3 tygodnie temu zabronili mi z nimi jakby współdziałać, a teraz jakby jestem wolnym strzelcem i mam już kolejnych 3 sponsorów, więc jestem zadowolony i tu z Luna Farm naprawdę jest ten lek zajebisty. Firma, która z Tobą współpracuje, sprzedaje leki? Luna Farm, jak dobrze słyszałem, no dobrze, to wejdźmy do nich na stronę, aczkolwiek przestrzegam Was przed tymi produktami i weźmiemy pierwszy z rzędu produkt. No tutaj są sarmy, sprzedawane peptydy, nie jest chyba to dla Was zaskoczeniem, jeżeli no, oni sponsorują Piotra Piechowiaka, Piotr Piechowiak ich reklamuje, no to no jakie to mogą być środki? I Piotr Piechowiak mówi, że oni sprzedają leki, no to zapoznajmy się. Tutaj jest Dupochron oczywiście, jak wszystkie te firmy, które sprzedają środki, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka, to stosują Dupochron. Oczywiście prokuratura i GIS śpią, no bo po co coś z tym robić, pewnie. Nie szkoda zdrowia i życia młodych osób. Trzeba się zajmować innymi pierdołami. I tutaj zobaczmy. Wszystkie produkty wymienione na tej stronie Luna Farm są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. No jak Piotr Piechowiak je używa? Jak mogą być do celów badawczych? Chyba, że on jest królikiem doświadczalnym. Głupie w sumie pytanie. Pewnie, że jest. Luna Farm nie zachęca ani nie promuje używania żadnego z tych środków do celów osobistych. Naprawdę? Patrzcie, Piotr Piechowiak kupi od Was środki. To do czego to jest? To jest do malowania płotu? Do tego pewnie zaraz przejdziemy, do malowania płotu, do impregnowania drewna i do zwalczania chwastów też. Ale to zaraz zobaczycie. Do celów osobistych, a więc Luna Farm nie zachęca ani nie promuje używania żadnego z tych produktów do celów osobistych. Spożycia, takich jak spożycia przez ludzi. Piotr to bestia, a nie człowiek. Ani też produktów przeznaczonych do stosowania jako lek. No jak Piotr Piechowiak powiedział, że to jest lek przed chwilką. Słyszeliśmy wszyscy dobrze. Środek pobudzający lub do stosowania w jakichkolwiek produktach spożywczych, a więc Luna Farm nawet nie poleca tego jako środek pobudzający lub do stosowania w jakichkolwiek produktach spożywczych, więc to prawdopodobnie jest do impregnowania drewna, może do zwalczania chwastów. Dlaczego mówię cały czas o impregnacji drewna i zwalczaniu chwastów? Pewnie się już zastanawiacie. Ostatnio Piotr Piechowiak pochwalił się na swoim Insta Story takim oto wpisem. Proces z DNP uważam za zakończony. Skończyłem brać kilka dni temu. Czekam, aż woda zejdzie. Bądźcie ze mną i zobaczycie ten szczyt formy, o jaki mi chodziło.
Jesteśmy z tobą, Piotrek. My chcemy zobaczyć ten szczyt formy bez tricepsów. Naprawdę, będziemy tak zadowoleni. Jestem podekscytowany. Kiedy będzie ten szczyt formy? I uwaga, we wtorek rano, na czczo, powiem tak. Robota wykonana, forma do... I tutaj 111,2 kg. Pewnie się zastanawiacie, co to jest to DNP. No dobrze, to przejdźmy do tego, co to jest to DNP. Produkcja barwników i chemikaliów. DNP jest stosowany w przemyśle chemicznym jako prekursor do produkcji barwników i innych związków chemicznych. DNP jest stosowany też jako impregnat drewna i do zwalczania chwastów, a więc jako środek do zwalczania chwastów. To ostatnie nawet wam powiem, że nie jest głupie. Pewnie nie musielibyśmy się męczyć z tym materiałem. To zwalczanie chwastów, wam powiem, to jest coś. Także Piotr Piechowiak stosuje DNP, środek do impregnowania drewna i zwalczania chwastów jako środek odchudzający, no bo inaczej on po prostu nie może zredukować wagi. No jak? Kulturysta normalnie zredukuje wagę. No nie ma szans. On musi zastosować środek do impregnowania drewna i zwalczania chwastów. Dobra, lecimy dalej. Nie ma się po nim apetytu. Mhm. Powoduje tak, że gdzieś ten żołądek się lekko skurcza i nie ma czegoś takiego, że jest się głodnym. Po prostu jakby odrzuca się na myśl o jedzeniu, nie? Przypominam, że Piotr Piechowiak teraz chwali leki z firmy Lunafarm. No, także żebyście tutaj mieli to na uwadze. Leki, które nie są lekami i których nie można używać. A co ty sądzisz o Ozempiku? Dużo osób go stosuje. Bo to jest to samo co Ozempik. Tylko tak. Nie boisz się skutków ubocznych? To jest to samo. Przecież on nawet nie wie, co on bierze. Po co ty mu zadajesz pytanie? Miało być prosto, łatwo zareklamować tylko sponsora, a ty zaczynasz drążyć. I Piotr Piechowiak już jest pogubiony. On teraz szuka mózgu. Nie wie, co to jest Ozempik. Nie wie, co nawet bierze. Prawdopodobnie nawet nie zdawał sobie wcześniej sprawy, że brał środek do impregnowania drewna i zwalczania chwastów. A ty mu zadajesz pytanie, co on bierze z firmy Lunafarm. Co mu prześlą, to bierze. Pewnie w gratisie bakterie kałowe Chińczyka. Wiesz co, nie, no moim zdaniem Ozempik to jest środek, który powoduje, tak, dużo ludzi mówi właśnie, że skutki uboczne to mogą być jakieś tam z insuliną i tak dalej, i tak dalej. Nie, no moim zdaniem to jest dobry środek, dużo osób moich znajomych to stosowało, stosuje, zrobili fajne rezultaty, ja dlatego zacząłem to stosować od wczoraj. Dlaczego? Bo lecę na All Inclusive i nie chcę tam wpić po prostu. Okej, czy nie chcesz... Walduś Skiepski. No, to ja ci powiem, że to jest dopiero siła wojownika. Siła bestii. Leci na All Inclusive i musi stosować środki, które zwalczają łaknienie. No, coś niesamowitego. Prawdziwy wojownik, prawdziwa bestia. Musisz utyć tak profilaktycznie. To naprawdę wyśrubowałem, pewnie widziałaś, że wyśrubowałem teraz naprawdę zajebistą formę. Taka to jest jedna z takich moich szczutówek. Znaczy, ja widzę, że wyśrubowałeś tricepsy, są jeszcze bardziej wklęsłe. Jeżeli chodzi tam o sporty walki, także jestem bardzo fajnie przygotowany i kondycyjnie, i formowo, dlatego szkoda mi... Kondycyjnie i sylwetkowo się mówi, Piotr Piechowiak, ale formowo to wiesz... Może formoza miało być. No, jest tutaj szczelina dosyć mocna, jak widzicie. A więc widać, że triceps jest wyśrubowany, także tutaj przyznaję... Piotrze, triceps masz i to bardzo ładnie wyśrubowany. I polecieć na wakacje, bo wiem, że teraz jestem na takim głodzie, który po prostu... Jesteś na głodzie po tym DNP. Potrzebujesz więcej środka do impregnowania drewna i zwalczania chwastów. To ostatnie, z naciskiem na to ostatnie, żebyśmy nie musieli więcej tych wywiadów słuchać. Żebym ja już nie musiał odbierać wiadomości od widzów, że mam to skomentować. Bo to ciężki kawałek chleba jest. Co bym nie zjadł, to będzie mi cały czas mało, nie? Więc ten taki pseudo-Ozempik, tym mi naprawdę dużo pomoże. To jest też twój pierwszy wywiad po twojej walce. Co się z tobą działo przez ten czas? Pierwszy, tak? No możliwe, że... A, to widzisz, no to bardzo... No, miałaś nie drążyć tematu, koleżanko, no znowu popełniasz ten sam błąd. Dlaczego ty mu to robisz? Dlaczego? Z jakiego powodu tak chłopaka męczysz, no?
Miałaś tylko, on miał tylko zareklamować sponsora, miałaś zapytać o proste rzeczy. Jak tam na wakacjach, jakie środki bierze i tak dalej. Może z kim chce walczyć, a ty drążysz i już widzisz, chłopak się pogubił, no. Ale może przejdziemy do tej, no takiej obrzydliwej części, bo już się troszeczkę pośmialiśmy, byliśmy zirytowani, można powiedzieć, że zniesmaczeni, ale przejdziemy do tej części obrzydliwej, także trzymajcie się. A co sądzisz o aferze z Tomkiem Czykiem, o której ostatnio było głośno na całą Polskę? Wiesz co, przewijało mi się to, nie wiem, coś tam z tą jego żoną było chyba, tak? Nie, to tam było akurat o takich kontaktach z dziewczynami małoletnimi, które ale, wyszły. Ale, aha, no to dobra, no to czyli wychodzi to, co wychodziło w parę miesięcy, pół roku, Pandora rok do tyłu. 2. Dokładnie, także to tam nie ma nic, dużo mało lat chce się pchać do starszych chłopaków, to też wiedzą, co robią po prostu i dużo ludzi powie, że to jest jakieś tam tak dalej, i tak dalej. Piotrze Piechowiak, nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, prawdopodobnie sprawy sobie z tego nie zdajesz, dlatego fajnie, gdyby ktoś tobie to przetłumaczył, co ja teraz mówię do ciebie, ale ty aktualnie bronisz pedofilii w tym momencie. Ja wiem, że szukasz mózgu, ciężko znaleźć, no ale tak to wygląda. Sprawa jest obrzydliwa, po prostu, w ten sposób. No nie do końca się z tym zgadzam, bo jeżeli gówniara się pcha, no to wie po co się pcha, no po prostu, no i tyle. To są dzieci. Piotrze, to są dzieci. Ty zdajesz sobie sprawę z tego? Czy, no znowu, głupie pytanie z mojej strony. Pewnie, że sobie nie zdaję sprawy. Głupio pytam. To są dzieci. Jakim prawem ty w tym momencie bronisz oprawcę, a nie osobę pokrzywdzoną? To jest obrzydliwe, co ty robisz w tym momencie. Chłopie, twoje odpały wcześniej, jak naśmiewałeś się z osób, które mają depresję. Ale w tym momencie ty bronisz pedofili. Ktoś musi jak najszybciej z tobą porozmawiać. I to specjalista. Jak najszybciej to trzeba, Piotrze, sprostować. Bo jak ten materiał się bardziej rozejdzie i ludzie zobaczą, że ty bronisz pedofili. Ja wierzę głęboko, że ty po prostu nie wiedziałeś, co mówisz w tym momencie. Może byłeś jeszcze pod wpływem tego DNP. Tego impregnatu do drewna i środka na zwalczanie chwastów. Mam taką głęboką nadzieję. Dziękuję wam widzowie za uwagę. Sekcja komentarzy należy do was. I zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Jak przy tego typu materiałach powiem wam, że pewnie ubyło mi troszeczkę szarych komórek. No ale co zrobić? Takie życie.